13.01, Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. A zaczynamy od wiadomości z ostatniej chwili na Olimpiadzie w Paryżu. Dwa medale, od razu dwa medale. Złoto Aleksandra Mirosław i brązowy medal Aleksandra Kałucka we wspinaczce. A teraz przechodzimy do naszych informacji. Z Polski uciekają zagraniczni inwestorzy, a przez to Polacy tracą miejsca pracy i rośnie bezrobocie. Powód: mamy jedno z najwyższych cen energii w Europie. Z kolei nasze firmy stają się coraz mniej konkurencyjne i przegrywają z europejskimi rywalami. Eksperci ostrzegają przed katastrofą gospodarczą. By Polacy nauczyli się oszczędzać, rząd proponuje, by pierwszy metr sześcienny wody kosztował złotówkę. Drugi i trzeci był w niższej cenie, ale za czwarty i każdy kolejny trzeba będzie zapłacić więcej. Opłaty za wodę mają być skonstruowane tak, by zachęcać do jej oszczędzania. Niezrozumiałą radość z tego powodu wyraził publicznie jeden z niemieckich banków. Nareszcie. Takie plany reformy ma resort infrastruktury. Odmrożenie cen wody oznacza podwyżki sięgające nawet 40%. Polacy mają świadomość, że rząd po prostu nie robi nic, że jest nieudolny, że nie potrafi rozwiązać właśnie tych problemów, nazwijmy, natury bytowej. I to jest no, niewątpliwie no, co najmniej już żółta kartka dla rządu Donalda Tuska. Wysokie koszty odczuwają Polacy we własnych kieszeniach, a do tego od lipca dużo więcej płacimy głównie za prąd. Zarówno koszty energii elektrycznej, jak i ciepła, wody to jest pokłosie różnych polityk energetyczno-klimatycznych. Koszty tego ponosimy wszyscy. To niektóre firmy, szczególnie zagraniczne, widać, że derekrutują swoje fabryki i przenoszą się w inne miejsca, które są po prostu korzystniejsze kosztowo. Z Polski wycofało się już wiele znaczących dla polskiej gospodarki firm. I nic dziwnego, bo ceny energii elektrycznej w Polsce należą obecnie do najwyższych w Europie. W lipcu hurtowe ceny energii elektrycznej wyniosły aż 90 euro za megawattogodzinę. Drożej jest jedynie w Irlandii i we Włoszech. Koszt wytwarzania energii elektrycznej zależy między innymi od cen paliw. O alternatywach umożliwiających spadek cen i podatków powinni pomyśleć także rządzący. Zwłaszcza, że Unia Europejska nie chce zgodzić się na obniżenie lub zniesienie opłat za emisję dwutlenku węgla, czyli systemu ETS, co znowu nie ułatwia życia przedsiębiorcom. Generałowie Robert Głąb, Ryszard Parafianowicz, Robert Kopka i Grzegorz Skorupski zostali przeniesieni do dyspozycji oraz skierowani do wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych. Wcześniej czystki dotknęły generałów Jarosława Gromadzińskiego i Artura Jakubczyka. O sytuacji kadrowej na szczytach armii mówił dla nas Bartosz Kownacki, były wiceszef MON. To jest po pierwsze ogromna strata dla polskiej armii i zagrożenie polskiego bezpieczeństwa. To jest podstawowa kwestia. Jesteśmy w sytuacji przedwojennej, w sytuacji, w której w każdej chwili może dojść do ataku rosyjskiego i polska armia musi być sprawna, a nie zdezorganizowana. Dlaczego do tego dochodzi? No oczywiście są to swoiste czystki po poprzednikach, po Prawie i Sprawiedliwości, tylko nikt nie bierze pod uwagę, że ci wszyscy oficerowie byli, po pierwsze, robili swoje kariery wcześniej, za czasów Platformy Obywatelskiej czy SLD, ja mogę powiedzieć, że to są osoby niezwykle kompetentne, te, z którymi współpracowałem, o ogromnej wiedzy, które, kiedy ja przychodziłem do resortu w roku 2015, już miały funkcję podpułkownika, pułkownika, czyli oficera starszego. Czyli to nie jest tak, że zupełnie przypadkowe osoby. No, żeby być pułkownikiem w polskiej armii, naprawdę trzeba przejść bardzo długą ścieżkę kariery. Tego się nie robi od tak przypadkowo. I teraz i mszczenie się za to, że otrzymywali awanse generalskie za czasów Prawa i Sprawiedliwości jest niebywale szkodliwe, ale rozumiem, w cudzysłowie oczywiście, naszych przeciwników, bo te osoby mają przewagę nad tymi, którzy dzisiaj dokonują czystek. Mówię o tej kadrze nie cywilnej, tylko wojskowej, bo zawsze za cywilami stoi jakaś grupa wojskowych. Otóż po pierwsze to są osoby, za którymi przemawia PESEL. To było już młode pokolenie wojskowych zupełnie inaczej patrzących niż tych, którzy byli, kiedy my przychodziliśmy do resortu. No i rzeczywiście różnią się w jednym zakresie, tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście nie mają pewnych kompetencji, różnią się od tych, którzy byli zwalniani za naszych czasów, bo rzeczywiście ci, którzy byli zwalniani za naszych czasów, to najczęściej, oczywiście nie wszyscy, ale to były osoby, które miały do czynienia z kursami w Związku Radzieckim.
A już 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, jak co roku tradycyjna defilada odbędzie się w Warszawie. Przygotowania do tego wielkiego wydarzenia obserwował nasz reporter Dariusz Wrzosek. Już niemal tydzień dzieli nas od głównej defilady Wojska Polskiego w Święto Wojska Polskiego. Właśnie dzisiaj w Brygadzie Pierwszej Warszawskiej Brygadzie Pancernej żołnierze ćwiczą przed tym wielkim wydarzeniem w kurzu, w hałasie, no w wysokiej temperaturze. Ze mną kapitan Jacek Piotrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Panie kapitanie, no niemal co roku to samo, ale jednak te ćwiczenia, te próby przed defiladą różnią się. Czym w tym roku te ćwiczenia się wyróżniają właśnie? No, muszę tutaj zaznaczyć, że oczywiście my ćwiczymy co roku praktycznie te same elementy, natomiast często jest tak, że w danym sprzęcie zmienia się załoga albo też się zmienia często sprzęt. Dlatego my musimy być gotowi na każdą okoliczność podczas nie tylko defilady, ale również próby generalnej. Dlatego tutaj każdego dnia od godziny 8 praktycznie do godziny 17 ćwiczymy takie elementy, między innymi jak trzymanie odległości, jak trzymanie szyku, łączność również jest niezwykle ważna oraz szykujemy ten sprzęt, żeby zaprezentować się przed obywatelami naszej ojczyzny, bo jakby nie patrzeć, to jest święto każdego obywatela. Ten sprzęt, który dzisiaj tutaj ćwiczy, to nie jest sprzęt tylko i wyłącznie, który stacjonuje tutaj u Was na co dzień, prawda? Te sprzęty musiały zjechać tutaj do Warszawy, do głównej próby generalnej jeszcze trochę, ale żeby tam dotrzeć, tutaj wszystko musi być zapięte na ostatni guzik i chyba każdy centymetr, jak widziałem, jest ważny. No jak widać, nawet tutaj po mojej lewej stronie jest odwzorowane pasy, jakie są na Wisłostradzie. Taka też ciekawostka. Natomiast tutaj muszę też zaznaczyć, że tak, oczywiście szykujemy się, żeby się zaprezentować jak najlepiej przed publicznością. Natomiast jest to też normalny proces szkolenia. Będziemy prezentować nasze czołgi, które w tamtym roku do nas dotarły, czołgi Abrams w wersji M1A1, ale dodatkowo będą też również armatohaubice Krab, armatohaubice K9, zestaw Wisła, zestaw Mała Narew, również sprzęt, jak tutaj już zaczyna się prezentować do kolejnej próby, motocykle z Wojsk Obrony Terytorialnej, kłady. Mnóstwo, naprawdę ponad 200 jednostek sprzętu, ponad 1000 żołnierzy zaangażowanych tylko w część dynamiczną, czyli tam, gdzie pojawi się sprzęt. Panie kapitanie, dziękuję. Kończymy, bo tutaj już kolejni żołnierze przygotowują się do swojej próby. No jeszcze nie generalnej, ale też bardzo ważnej, bo żeby wszystko na Wisłostradzie 15 sierpnia było dopięte na ostatni guzik. Tutaj kilkanaście dni tak naprawdę trzeba ćwiczyć, tak jak powiedziałem, w kurzu i bardzo wysokiej temperaturze. Prawdopodobnie już w tym roku liczba legalnych zabiegów przerywania ciąży zbliży się do tej sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który miał niemal całkowicie wyeliminować aborcję. Według Rzeczpospolitej wyrok TK z 2020 roku w praktyce już nie działa. Ustawa rzeczywiście nie pozwala na to, żeby zabić dziecko na etapie prenatalnym ze względu na podejrzenie u niego jakiejś choroby, wady genetycznej. Niestety ta przesłanka jest obchodzona poprzez wykorzystywanie przesłanki zagrożenia zdrowia psychicznego, a właściwie to zaświadczeń o rzekomym zagrożeniu zdrowia psychicznego do tego, żeby zabić dziecko. Wiadomo, że znaczna część aborcji wykonywanych ze względu na zagrożenie zdrowia psychicznego to są aborcje wykonywane na chorych dzieciach, czyli przesłankę eugeniczną próbuje się obchodzić właśnie tą metodą i to jeszcze w bardziej okrutny sposób, bo jak przyznaje jedna z lekarek, która takie aborcje wykonuje, przesłanka zagrożenia zdrowia kobiety i życia kobiety, nie ma limitu w czasie, czyli można zabić także dziecko w trzecim trymestrze ciąży, co nie było możliwe, gdy obowiązywała przesłanka eugeniczna. Dewastacja kapliczek, niszczenie krzyży, czyli opiłowanie katolików, jak kiedyś mówił Sławomir Nitras. W uśmiechniętej Polsce pod zarządem koalicji 13 grudnia staje się to codziennością. Dlaczego Tusk wraz z koalicjantami i przy wsparciu mediów głównego nurtu z taką pasją atakują Kościół? Mówił o tym na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Codziennie w mediach głównego nurtu polskojęzycznych mediach, które niby piszą po polsku, ale są w rękach kapitału absolutnie niepolskiego, wylewa się hejt na chrześcijaństwo, na kościół katolicki, czytamy non-stop różnego rodzaju nagonki. I to nie ma przypadku, a pan Trzaskowski dzisiaj chce zrywać krzyże w urzędach polskich, jednocześnie mówi, że będzie prezydentem państwa polskiego, to jest niepoważne. Obóz lewicowo-liberalny, który dzisiaj także rządzi, niestety podkreślam Polską, doskonale wie, że jeśli chce utrzymać swój prymat w polskim państwie, to musi odwieść ludzi
od Kościoła. Od Kościoła, który uczy nas, że trzeba kochać ojczyznę, kochać Pana Boga, szanować innych ludzi. No, ja pamiętam, jak chodziłem na, nie wiem, na mszę świętą jako młody chłopak, dalej chodzę oczywiście, ale jak chodziłem, to byłem wychowywany w takim duchu właśnie patriotyzmu, tak? No i jeśli tego wszystkiego zabraknie, jeśli Kościół zostanie wycięty, Bóg zostanie wycięty, Polska zostanie wycięta, no to na kogo, przepraszam, ci ludzie będą za 20 lat głosować? Wychowani w duchu multikulturalizmu, nihilizmu, cynizmu, kosmopolityzmu. Na kogo? No wiadomo, że na Tuska i jego potem następców. Tu niestety jest dziwna korelacja pomiędzy tym, że ta obecna ekipa przejęła władzę. Jak wiemy, bondarowcy skupiają się na tym, żeby nielegalnie ścigać w Polsce patriotów. Prawo i Sprawiedliwość rozlicza tutaj za jakieś niby rzekome afery. Ścigają posłów na sejm legalnie wybranych. Tak? Tym się zajmują strażników granicznych nawet. Żołnierzy zakuwają w kajdanki. Tak? To się dzieje. A w międzyczasie, jak widać, są przymknięte oczy na to, że są niszczone najświętsze polskie wartości, takie nawet jak pomnik upamiętniający niemiecką rzeź wojny Polaków. Okay. Telewizja Republika staje się coraz większą i liczącą się stacją na rynku medialnym w Polsce, a już niedługo będziemy mieć nową siedzibę w wieżowcu w centrum Warszawy. To wszystko to oczywiście ogromne wyzwanie, ale razem z Państwem damy radę. Dziękujemy, liczymy na dalsze wsparcie. Tu na razie jest ściernisko, a będzie Dom Wolnego Słowa. Telewizja Republika zmienia się dla Państwa i buduje nową siedzibę. A to wprowadzi nas i naszych widzów na jeszcze wyższy poziom. Nowe studia, nowe możliwości i nowe miejsce pracy to największa inwestycja w historii stacji. Wyczyścimy wszystko do tych białych belek. 5 metrów. A, 4. Prace już trwają. Tutaj na blisko 2000 metrów kwadratowych powierzchni będą nowe studia Telewizji Republika. W tym miejscu będzie główne studio naszego programu informacyjnego dzisiaj oraz serwisów informacyjnych, które będziemy nadawali w ciągu dnia. Dalej za moimi plecami drugie studio, mniejsze dla redakcji publicystyki. A to nie koniec. Takiego widoku zazdrościć nam będą wszystkie stacje telewizyjne w naszym kraju. Wyjątkowe studio na 13 piętrze w wieżowcu w centrum stolicy będzie robić wrażenie. Wszystko dla naszych widzów. To, że w ogóle taki projekt mógł zacząć być realizowany, to wynika właśnie ze wsparcia ludzi. Dziesiątek tysięcy ludzi. To razem daje naszą siłę. Bez tych zaangażowanych tysięcy ludzi w Telewizji Republika nie byłoby tego, co dzisiaj mamy, czyli jednej z największych telewizji w ogóle konserwatywnych w Europie. Sukcesu, który jest nienotowany w żadnych annałach kronik telewizyjnych. Potwierdzają to liczby. Wczoraj, patrząc na cały dzień, byliśmy tuż za naszym największym konkurentem TVN24. Z Szamanami z Wiertniczej wygraliśmy w porannym paśmie Adriana Klarenbacha, tradycyjnie na Ekspresie Republiki oraz na Prawdziwych Polskich Wiadomościach, czyli programie Dzisiaj. W wieczornym prime time też jesteśmy zdecydowanym liderem. Polacy przed snem oglądają Republikę. Do tego dochodzą kapitalne liczby w sieci. Na YouTubie królujemy, blisko 40 milionów odsłon naszych programów i to tylko w lipcu. Mimo wakacji na Facebooku nasz profil ma niemal dwukrotnie więcej reakcji niż profil TVN24. Internautów zachwyca także nasza śniadaniówka. Dzień dobry TVN czy nielegalne pytanie na śniadanie nie mają czego szukać. Nie dziwią zatem wyniki sondażu należącego do Agory portalu Gazeta.pl, z którego wynika, że fanami programu Michał Rachoń Jedziemy są czytelnicy tej samej grupy medialnej, co Gazeta Wyborcza Adama Michnika. Za co lubi pan Republikę? No, za to, że jest Polska. Ogólnie bardzo lubię, bo to jest taka no, prawdziwa dla mnie, moim zdaniem. Jest taka rzetelna i wiarygodna i to się tak dało słuchać. Bo mówicie tak, jak jest. Tak, jak jest naprawdę. I za to nienawidzą nas rządzący, którzy chcieliby domknąć system medialny w naszym kraju. Tylko my potrafimy zadać trudne pytanie premierowi, na przykład o paliwo po 5,19. Nie będziecie kredytowani, jeżeli będziecie na oszczędzaniach wydawać takie... Nie będą wydawane kredytacje, jeżeli do zasad się nie będziecie stosować. Te obietnice pracownicy Tuska akurat dotrzymali. Nie wpuszczenie dziennikarzy na konferencje prasowe urzędnika państwowego, jakim jest premier, to oczywiście złamanie prawa. Tusk chce zmarginalizować Republikę, ale nawet tak niskie ataki na nas. Wchodzą dziennikarze. Polityczni hejterzy i siepacze zostają na zewnątrz. Nie powstrzymają nas przed informowaniem Polaków o bezprawiu i o fatalnych decyzjach rządu koalicji 13 grudnia. Pokazywanie przez nas prawdy jest możliwe dzięki Państwa wsparciu, ale nowa siedziba to gigantyczne koszty. Pomóc może każdy.
Jesteśmy przekonani, że wraz z naszymi widzami zbudujemy największą i najchętniej oglądaną stację informacyjną w Polsce. Włącz prawdę! Adrian Borecki, Telewizja Republika. Dziękuję Państwu za uwagę. Za moment wraca do Państwa Emilia Wierzbicki. Do zobaczenia.